Miłość, miłość w Zakopanem. Sylwester marzeń w TVP odbił się szerokim echem w całej Polsce. Wszystko przez znany zespół Black Eyed Peas, któremu TVP za występ zapłaciło $1 000 000, a który wystąpił z tęczowymi opaskami. Na występ ten oburzyli się politycy Solidarnej Polski na czele ze Zbigniewem Ziobrą i Januszem Kowalskim. Wtórował im Sławomir Mencen z którejś tam już z kolei klonu partii Korwina. Samuel Pereira, szef portalu TVP Info, twierdzi, że wszystko było zaplanowane, a prowadzący Sylwester Tomasz Kamel stwierdził, że każdy element stroju ustalony był na samej górze. O co w tym wszystkim chodzi? Piszcie pytania i komentarze, co o tym sądzicie. Dziś porozmawiamy także o kolejnej wojence na tak zwanej prawicy. Minister Czarnek grozi sądem katolickiemu publicyście Tomaszowi Terlikowskiemu. Zapraszam, idź pod prąd do grywka, Tymoteusz Chojecki. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam Ciebie, ale ja śpiewać nie będę mimo wszystko to. No tam też nie śpiewali. No ale Ty śpiewałeś na początku. No jak, witam jak Państwa. Sylwester, to śpiewamy. No może nie skandal, ale wielka afera wybuchła na polskiej jak prawicy. Na, że tak powiem, czas takiej bessy świątecznej, nie? No, coś się dzieje. No, skandal. Wielka afera, no to wszyscy widzieli, to nie będziemy za wielce o tym mówić. Możemy przeczytać głosy. Samuel Pereira, szef portalu TVP Info, napisał: cała akcja zaplanowana. A będzie jeszcze coś, cierpliwości. Taki możemy, stratek normalnie. Możemy pana Tomasza Kamela puścić tutaj w tle, jak on tam objaśnia, że właśnie na samej górze wszystko było dopięte. Pokażmy go. Wsiedli w samolot, przelecieli nad oceanem i są tutaj na Sylwestrze marzeń z dwójką. Black Eyed Peas! I żeby ukrócić wszelkie spekulacje, wszystko było tak, jak umówione na najwyższym poziomie, włącznie z każdym elementem stroju i tak będzie dalej, proszę Państwa. No więc tutaj, żeby ukrócić wszystko. Na najwyższy, no ale czekaj, ten najwyższy poziom, no to ten Kamel, to co to jest najwyższy poziom według niego? W TVP co to znaczy najwyższy poziom? No to przecież no, chyba nie wiem. Prezes... Kurski może teraz. No nie, już. No tam Kurski tam w nie teraz się udziela, nie? Popiera polubił nie, czy tam coś tam. Ja polubił. Ale skasował później to polubienie. Cofnął polubienie, bo tam napisali jasne właśnie na tego Pereirę. Ale no jak ja rozumiem, ale no, nie Jarosław Kaczyński jest w szpitalu. No to sam myślisz, że ze szpitala to on tam nie może te opaski tam światem kierować? No nie może. I te opaski były uzgodnione według tego, co Kamel powiedział i Pereira przyświadczył, że samym najwyższym naczelnikiem państwa na najwyższym szczycie, czyli my to interpretujemy jako Jarosław Kaczyński, te opaski zostały uzgodnione. No toż coś tutaj jakiś Ziobro czy inny Kowalski podskakują. $1 000 000 poszło. Jeszcze tam w dobrze, międzyczasie... że z playbacku jak Zenek nie wystąpili. Zenek też nie tylko, swoje przygłuszył. Nie tylko Zenek, tam podobno jakaś inna jeszcze wiekulistka, nie, czekaj, wokalistka, też tam z playbacku se coś tam podśpiewywała. Ten z kolei, ten William, czy Will I Am, jeszcze nagrał dodatkowo wystąpienie, w którym mówi, że opowiadamy się za jednością, miłością, tolerancją, wystarczy posłuchać naszych piosenek. No i o Polsce powiedział... No i mówi, że absolutnie... Trzeba jechać w miejsce, gdzie ludzie nie mają takich samych poglądów, aby ich zainspirować do tego, jak wygląda tolerancja. No możemy pokazać, jak tam jeździli do Kataru, na przykład do Arabii Saudyjskiej, tam jakoś nie inspirowali. Tutaj macie... No tam Melania też do Moskwy jeździła i też Arabia Saudyjska, nie przeszkadzało jej. Tylko w Polsce tutaj są w tych opaskach. To tak ciekawe, jak ci piłkarze tacy to też z tymi opaskami latają. To też jak były mistrzostwa w Katarze, to tam sobie jakoś oszczędzili. No ale o tym dzisiaj nie będziemy za wiele rozmawiać. Porozmawiajmy o tym z kolei burzy w Solidarnej Polsce, bo to coraz większe kręgi zatacza. Dzisiaj nawet zwołali konferencję prasową na ten temat. Tam widziałem, stał Ziobro, burza i
i pani chyba kropki. Siarkowska. Ziobro napisał, wpadki się zdarzają, ale jeśli promocja LGBT na sylwestrowym koncercie TVP była zaplanowana przez stację, to ci, którzy uznali to za skandal, mają rację. Wcześniej jeszcze właśnie Perejrze napisał, Kowalski, panu się najwyraźniej pomyliło. Rządzi prawica, która ma bronić polskich wartości, a nie lewactwo czy Tusk. Nie finansujemy telewizji publicznej dla homopropagandy. Skoro pan to zaplanował, dymisja, wielkimi literami, skandal, wstyd. Potem jeszcze cytował papieża Benedykta XVI, pojęcie małżeństwa homoseksualnego jest sprzeczne z wszystkimi kulturami, jakie do dziś istniały i stanowi zatem rewolucję kulturalną, która sprzeciwia się całej tradycji ludzkości, jak mogliście. Marcin Warchoł, też wiceminister sprawiedliwości, napisał, promocję LGBT w TVP2, wstyd. To nie Sylwester marzeń, lecz Sylwester wynaturzeń. No, mocne też, słowa. Też jeszcze tam Sławomir Mencen też napisał, że pełna zgoda, podał tweeta chyba Kowalskiego Janusza, tak? Pełna zgoda z posłem Zjednoczonej Prawicy. TVP jest do natychmiastowej likwidacji, zaorania i posypania solą. No tak, tylko z jakiego powodu my chcemy, że tak powiem, z powodu systemowego, że rząd nie powinien konkurować na rynku informacji, kultury, tam filmów i tak dalej, bo to nie są kompetencje rządu dane przez Boga, czy, że tak powiem, wymyślone przez rozsądnych ludzi. To są narzędzia utrzymania władzy, narzędzia propagandy. Jeśli damy rządowi telewizję, no to kogo on będzie wychwalał? Prawdę będzie mówić ta telewizja? No nie. Nawet możemy ustawę napisać, bo jest specjalna ustawa, co ma robić telewizja publiczna. Nie? Nawet w czasie Sylwestra, tam zdarzeń, marzeń czy wynaturzeń, no już tam kto tam sobie niech wstawi właściwie. I tam jasno stoi. Z artykułu 21. Jasno stoi w ustawie. Telewizja publiczna, publicznej radiofonii i telewizji, tam później jest punkt drugi, ustęp 6 i 7. Respektować chrześcijański system wartości za podstawę, przyjmując uniwersalne zasady etyki, służyć umacnianiu rodziny. No to, no zobaczcie. Czyli jeśli rządowi damy telewizję, to ustawę możemy sobie w ustęp wsadzić i co to da? Dalej robią pod publiczkę. Dalej robią, żeby gawieć tam, że tak powiem, głosowała na tę czy inną opcję. Dlatego jeśli już tam byśmy się mogli gdzieś zgodzić, że w przypadku pewnych produkcji jakichś tam dokumentalnych, może pewnych produkcji kulturalnych, no to jakiś tam zrąb telewizji publicznej może istnieć, chociaż mówię to naprawdę z dużą rezerwą i wcale nie jako pewnik. Na pewno powinien istnieć kanał alarmowy informujący obywateli tam o zagrożeniu, o ruskich szpiegach, o takich, o chińskich tych, no to wszystko rozumiem, nie? Ale to, żeby goła dupa ze strusim piórkiem była za publiczne pieniądze w ramach realizacji ustawy o krzewieniu wartości chrześcijańskich i rodzinnych, to mi się w żadnej głowie, nawet siwej, nie mieści. Tobie się mieści? Nie wiem. No, no. Mi to już się przyzwyczaiłem jakby do tego, ale no 2 miliardy, tam więcej niż 2 miliardy widać, że złotych nie idą na marne. Jeszcze wracając do tego Sylwestra, bo tam pewnie na razie na likwidację TVP nie mamy szansy niestety. Jak myślisz, ktoś ich, tak jak to się mówi, wystrychnął na dudka, ten zespół? Czy to rzeczywiście było ustalone? Czy oni zapłacili, to tam ci powiedzą, że bez tych opasek nie wychodzą, no i ci się już zgodzili, żeby nie było skandalu, bo to miała być główna gwiazda wieczoru? Wierzę nie w to, że ten rząd nad czymś panuje, że coś tam planuje. Przecież jak można mówić, że to było zaplanowane, jak jeszcze parę dni wcześniej miała być jakaś tam Melania, czy Mel, czy coś tam. Nie wiem. Nie? Ja rozumiem Mel Gibson, ale to jakaś chyba nie, to Melania jakaś C miała Spice być. Spice Girls chyba jedna z tam, no to też właśnie byli. Poziom strusiego piórka w pewnej części ciała, także i też tam w Moskwie koncertowała, a tu powiedziała, że nie będzie, także podejrzewam, że to było szukanie tak zwanej zapchaj dziury, nie? Że szukali na szybko, chociaż żeby ktokolwiek... Chociaż ci chyba są bardziej znani niż ona. No chociaż może, nie no wiem, to nie będę się wypowiadał. Dlatego przytulili $1 milion, że tak powiem, żeby w trybie nagłym ratować PiS.
przylecieli, samo jak jeszcze, tam ta pani mówi, wsiedli samolot. Wsiedli w samolot, no nie rowerami, wszystko tylko samolotem. Ustalone. Wszystko było ustalone na najwyższym szczeblu. Także nie wiem, czy ten Kowalski, Ziobro, którzy tam się domagają jakiejś odpowiedzialności, dymisji i tak dalej, czy oni wiedzą, z kim zadzierają. Jeśli na najwyższym stolcu, to znaczy, że z samym Jarosławem. No, ale może tylko ten Kowalski nie podskoczy, że chcesz dymisji tak, naczelnika. Próbował tutaj żenić to jakoś tam, a wiedział, że jest skandal. I nie, no moim zdaniem rzeczywiście weszli na minę, nie? Że to nie zapanowali nad tym i teraz próbują jakoś z tego wybrnąć. Chocka napisała do ludzi ze Zjednoczonej Prawicy. Panowie z Solidarnej Polski, napijcie się szampana na Sylwestra zamiast lansować się politycznie nawet teraz. Polska chce się bawić dziś. Wyłączcie szczucie. Dobrego nowego roku. No to akurat prawda. Cieszę się, że pani Lichocka zauważyła, co uprawiam. Nie wiem, czy drapałaś też tak tym palcem? No tam Ziobro i przecież Ziobro kieruje prokuraturą i tu Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli sądy, wiecie, cały wymiar, niedomiar i tak dalej. I pani Lichocka ni mniej, ni więcej mówi, że to towarzystwo zajmuje się szczuciem. Zajmuje się szczuciem na ludzi inaczej myślących, na opozycję polityczną, religijną, taką, śmaką, czy ideową, czy jaką tam chcesz. Ja się zgadzam. Nie, ona powiedziała, że szczuciem chyba właśnie na TVP. To jest złe. Myślę, że to jest trochę szerzej, bo każe im się napić, żeby zaprzestali szczucia, nie? Ja cię z tym postulatem akurat pani Lichockiej ja myślę, że nie trzeba tego kazać. Słucham? Nie trzeba im tego specjalnie kazać. No już tam, nie wiem, to akurat inni są o to podejrzewani, ale jak tu Pereira twierdzi, że to zostało na samej górze zaplanowane. Możemy pokazać, jak Pereira planował też swój występ debiut na jakiejś dyskotece, no to też wcześniej starannie zaplanował, choreografia jest przećwiczona i ja myślę, że po co on tam zamawia jakieś gwiazdy? Czy on nie mógłby sam na tym Sylwestrze Marzeń sobie wystąpić tam z opaską, czy bez to? I to przecież wszystkie jedno ludziom, jedno, tak. Bo tu tego. Przecież i sam Jarosław też, no tak, no jakoś tak powiedzieć, że on jest wzorem wartości rodzinnych, no to nawet pisowcy tacy mocno zabetonowani by mieli trudność, nie? Także, jak to się mówi, przygadał kocioł garnkowi w całym tym sporze. Mnie smuci jedno, że to jest takie, można powiedzieć, rządowe obniżanie norm moralnych, etycznych, kulturowych, można tak powiedzieć, Polaków, nie? Bo telewizja publiczna, która, tak jak powiedzieliśmy, ma za zadanie krzewienie jakichś tam wartości, ona ściga się w kiczu z jakimiś, nie wiem, dyskotekami, stacjami innymi i tak dalej. To jest oczywiste, że na przestrzeni takiej, że tak powiem, wolnej debaty czy wolnej Amerykanki, to kiczu nikt nie przebije. To i Salomon. Otwórzcie sobie Biblię tu, proszę ale bardzo. Ale z kolei właśnie ten ich Sylwester chyba jest najbardziej oglądanym. No właśnie o tym mówię i to mnie smuci. I właśnie o tym chcę powiedzieć. To Salomon, najmądrzejszy władca. Tam Jarek to mu mógłby skarpety prać, nie? Jarek jest tylko jednym z najmądrzejszych. Nie no, to ten na Nobla akurat. Ale to Noble zeszły na psy, także może i tu niech będzie. W każdym bądź razie Salomon mówi, że są dwa domy, dwie uczty jak gdyby. Jedną ucztę symbolizuje mądrość i ona wyprawia, zastawia stoły i zaprasza gości. Drugą głupota, burdel serdel, nie? Jak myślicie, gdzie więcej gości przyjdzie? No sam Salomon to jasno powiedział, nie? Kiedy Jezus mówi, jest szeroka droga. Wielu tam podąża, wesoło, zbawią się, Sylwestry marzeń, wszystko. No tylko końcem jest wybudzenie z kacem, nie? Bardzo poważne, nie? A druga wąska droga, niewielu ją znajduje, niewielu chce iść za Jezusem naprawdę i tak dalej. Czyli na poziomie szmiry tu żadne wartości się nie przebiją. Dlatego jeśli już telewizja publiczna chce robić Sylwestra, no ja bym w ogóle stwierdził, że niech sobie ludzie tam robią jak chcą, no ale już jak jeśli musi, no to powinna rzeczywiście wziąć te wartości pod uwagę, nie? I jakiś, nie wiem, no polską kulturę tam i nie z playbacku jakiegoś Zenka, no bo to jest w ogóle jakaś porażka, nie? Nie Rodowicz z piórem wiecie gdzie, tylko no coś poważniejszego. No tam ja już nie będę radził, bo ja nie chcę być ekspertem ja w tych sprawach. Nie oglądał. No to może w ogóle nie róbmy Sylwestra publicznego za publiczne pieniądze. To chcą coś robić. Myślisz, że oni tak w służbie ludu?
Nie, chyba w służbie ogłupiania bardziej. No, noż to właśnie, no, dlatego ja mówię, to co się stało, to jest kontynuacja służby ogłupiania narodu. Takiego schodzenia do najniższych poziomów, do takich, jakby to powiedzieć, prymitywnych odruchów. Nie? Co się tam działo, to ludzie też piszą, że już chcieli wyjeżdżać z tego Zakopanego. To jest też, gdzież to robić w Zakopanem? Tam ani nie ma dojazdu dobrego, nie? Koniec Polski i tak dalej. Dobra, to już kończę te narzekania. Ale to tam jest może mało ciekawe. Wróćmy do tych tęczowych opasek, bo to myślę ludzi bardziej jakoś interesuje. No, rzuciła się ciekawe, że praktycznie tylko ta Solidarna Polska z Mentzenem. Czyli czy to nie jest jakaś zapowiedź sojuszu w wyborach, że oni już wiedzą, że ich PiS ich pewnie na listy nie weźmie, że już za bardzo ta wojna jest za daleka, że jeszcze teraz się trzymają, póki trzeba mieć tą większość. Niestety, i szukają gdzieś tego Mentzena, żeby, nie wiem, pewnie rozbić może Konfederację. Oczywiście to jest taka dosyć tania, czy nawet podła gra przedwyborcza. Nie? To absolutnie nie chodzi tym ludziom o żadne wartości, bo gdyby chcieli bronić jakichś wartości, to by w ogóle się nie odzywali w tym momencie. Bo kto by tam zauważył te opaski, nie, przepaski? Opozycja na pewno by zauważyła. No ale to niech se opozycja gada, a PiS by nabrał wody w usta. Opatrznie, my tolerancyjni i tak dalej, czy jakoś tak, nie? No, w ogóle bym to zostawił. A oni biją pianę, oni wojnę, oni żądają dymisji, oni wojny twitterowe, przecież ten Kowalski... No, wygląda na głupiego, ale podobno on głupi nie był, bo nie jest, bo tam gdzieś w jakichś służbach go gdzieś szkolili, coś, jakieś tam rady, spółki, to minister, raz taki, raz śmaki. Czyli on nie może być taki głupi całkiem. On moim zdaniem udaje głupiego, nie? To jest moja diagnoza tej sytuacji i tej persony. On tam leci gdzieś, podobnie jak Pawłowicz, też gdzieś do jakiegoś tam innego muzyka, tam pyta go, czy na mszę poszedł, kompromituje się na cały świat, to ten Kowalski też poleciał do tego, tej, jak on, Will.i.am, czy jak tam, nie? I tam coś mu pisze, peroruje, jakieś tam jazdy se robią, tylko łacha z niego drą, no i tyle, nie? I tylko wstyd jest z tego powodu. Także myślę, że ci ludzie robią to celowo. Kompromitują Polskę. To zawsze, nie? Bo pamiętajcie, że w tej najbardziej radykalnej opcji będzie najwięcej prowokatorów, którzy mają na celu skompromitowanie te wartości prawdziwe, które oni prowadzą do absurdu, nie? Dalej, tak jak powiedziałeś, prawdopodobnie tu już jest jakaś przymiarka do list wyborczych, nie? Że Kaczyński im powiedział, że tam już, że tak powiem, ich dni są policzone, czy ich jakoś tam nie weźmie i tak dalej, no to oni zabierają to, czym PiS przecież w ostatnich kampaniach kilkukrotnie wyskakiwał, bo przecież i to i Czarnek, i prezydent Duda, i nie wiem, czy tam jeszcze... No tam... tak, no właśnie, na walce przecież z gejami oni wygrali te wybory prezydenckie. Że przecież ta kwestia była wyciągana. No i zobaczcie, teraz... Kaczyński przecież jeździł Ziobro, po Polsce jeszcze niedawno, przecież on tam Ziobro, na PLDB te wrzucał. Ziobro idzie tą drogą. On chce być jeszcze bardziej, jak to się mówi, papieskim od papieża, nie? Czyli bardziej Kaczyńskim od Kaczyńskiego, nie? I pokazuje, że to on jest prawdziwą tą ostoją wartości tych i obroni świat przed LGBT i w ogóle tam przed kosmitami, wszystkim tam i tak dalej. No i taki ten i wąski... będzie miał teraz wąski, do tego, żeby atakować ten wąski elektorat, tam będą dzielić. Tu oczywiście Mentzen już od razu tam też kopytko podkłada do podkucia. No bo jak oni dodadzą jeszcze utratę elektoratu, coś tam tych winnickich, no to tam parę procent mogą uszknąć. Także robią tak zwaną gównoburzę, aferę z niczego, po to tylko, żeby swoje wyrachowane, takie bardzo brzydkie cele polityczne zrealizować z obroną świata wartości, z obroną wartości chrześcijańskich. Nie ma to niczego wspólnego niestety. To możemy przejść do kolejnej burzy, czy gównoburzy, też na tak zwanej właśnie prawicy, bo tutaj widać, że robi się ostro. Już ludzie, którzy no, niby są po tej samej mniej więcej stronie, zaczynają się żreć. Minister Czarnek i redaktor Tomasz... Po sądach wódź. No na razie tylko grożą. Mówi, jak do 12 mi tu, to nie będziesz aportował, butów mi nie wyliczę, 6, ja cię tam zaraz do sądu i tak dalej. No, oczywiście mówię to w kabaretowy sposób, ale groźba była poważna. No, wydaje się, że jest poważna, bo on tam potem wyliczał, że jeszcze godzin tam zostało. Kaczyński mógł mówić, się cicho i przestań. I ten już... To się dopiero okaże. Waruj, już, bo tam spokój. Przecież nawet jak wpłynął jakieś pismo, to tam przecież sprawa wyjdzie po jakiś tam... No nie, ale on by się na Twitterze pierwszy pochwalił. Może i tak. Chyba, że adwokaci jeszcze, że tak powiem,
świętują. No. Może tak być. Tło oczywiście to też znane od jakiegoś czasu, skandal pedofilski w zachodniopomorskim, możemy przeczytać tutaj z wirtualnej Polski. To dalszy ciąg dyskusji po emisji materiału na antenie Radia Szczecin. Dziennikarze rozgłośni ujawnili, że pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza do spraw uzależnień Krzysztof F. został skazany za pedofilię. Jak podało Radio Szczecin, Krzysztof F. był kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach do sejmiku, mężem zaufania Rafała Trzaskowskiego i aktywistą LGBT. Jeszcze ciekawostka, że z tymi uzależnieniami to tam mu jeszcze jakichś tam tych środków odurzających, jakieś marychy czy czegoś tam mu znaleźli w tym domu. Znam się na rzeczy. Czyli no, on zwalczał poważnie, po prostu skupował z rynku, czy jak? Chronił innych. No ale tam takie, że oczywiście jeśli tu mogę przejść do puenty, nie chodzi o dobro ani dzieci, ani o walkę z pedofilią, tylko od razu jest od tego, że tu wiecie, pedofilia w kościele, biskupi i tak dalej. Tu cały czas jest no właśnie, coraz to ten skandal, sam PiS, który zawsze ucisza te sprawy pedofilii. Skandal no za skandalem jest... idzie u biskupów, nie? Ksiądz tak, i Tadeusz Rydzyk twierdzi, temat. Że sami męczennicy tam za wiarę. Że każdy nie? jest grzesznikiem. I biskup jeden i drugi i tak dalej. No to a tutaj w Platformie. Już... A tu w Platformie afera na wysokim szczeblu. No i rozpoczęło się tam no, cała ta wojna między Czarnkiem a tym no Terlikowskim. Właśnie, rozpoczęła radio, się od radio tego, Szczecin że... podało, że właśnie... Nie mówmy właśnie, chcę tylko temu podało zapobiec. Szczegóły na temat matki ofiar dwójki tych dzieci. No i co wywołało sprzeciw, bo po tej informacji może można identyfikować ofiary. I Tomasz Terlikowski napisał tak. Nigdy i w żadnych okolicznościach nie wolno ujawniać tożsamości małoletnich ofiar przestępstw pedofilów. Dorosłych można tylko jeśli wyrażą jasną zgodę. Nie istnieje interes polityczny ani medialny, który mógłby to usprawiedliwić. To ponowna krzywda, ponowne zgwałcenie, napisał w piątek właśnie Tomasz Terlikowski. No i do tej odpowiedzi odniósł się, czyli tu Czarnek jakby nie był w ogóle stroną, no ale Czarnek jakoś uznał za stosowne odpowiedzieć. Nie, no co, musi. Ci sami, którzy, to minister Czarnek pisze, ci sami, którzy krzyczą o walce z pedofilią, ukrywają pedofilia w swoich szeregach. Pedofilia w swoich szeregach. Stwierdził, sugerując, że zmowę milczenia w tej sprawie, jaką miała zaplanować właśnie w szeregach Szczecińskiej Platformy Obywatelskiej. To Terlikowski napisał, podając tego tweeta, minister edukacji narodowej, który uczestniczy w nagonce na rodziców dziecka, które zostało wykorzystane seksualnie, nie powinien być ministrem ani dzień dłużej. On uczestniczy w ponownym gwałcie na tym dziecku. On pokazuje, że nie ma pojęcia, czym jest zbrodnia pedofilii. No i Czarnek odpisał mu, podając tego tweeta, niech pan posłucha uważnie, jeśli pan nie przeprosi jeszcze dziś, w przyszłym tygodniu pozywam pana do sądu, czyli widzisz, jeszcze jest kawałek czasu. No potem ta dyskusja jeszcze tam trwała, jeszcze oni tam sobie tam coś tam wyjaśniali, też zaraz Niezależna napisała, że nie akceptujemy postawy Tomasza Terlikowskiego w sprawie pedofilii, zrywamy współpracę z publicystą, no, dużo tych pisowskich autorytetów zaraz go tam zaczęło krytykować. Dawid Wilstein napisał... Pereira też, oczywiście. A to tego nie mam, ale Wilstein napisał, Tomku, nie kłam, nie dość, że manipulujesz i puszczasz fake newsy w sprawie Czarnka, to teraz też oszukujesz swoich czytelników, jesteś strachliwy, starczyłoby, żeby to Nitras puścił taki tweet i już byś u niego meldował, błagając o wybaczenie. Kazik Sowa ma nowego kolegę, Jakimowicz też znany spec od wszystkiego w Telewizji Obywatelskiej napisał, że w jego ulubionych latach 90. to inaczej by się takie sprawy wyjaśniało. Także zaraz ci pisowcy... Inny tam jakiś mędrzec pisał, że jak ta pani jest, idzie do polityki, no to też zgadza się, żeby jej dzieci też niestety podnosiły to ryzyko. Także sprawa zatoczyła dosyć szeroki krąg. Terlikowski napisał, że on tam jakoś wielce nie żałuje tej Niezależnej, bo tam ma umowy chyba w RMF-ie, gdzieś tam jeszcze. Także ma co robić. Skąd ta nagła wojna? Tomasz Terlikowski już od jakiegoś czasu ten PiS krytykuje, myśli, że się szykuje gdzieś tam
na zmianę władzy, czy to jest jakiś taki sprawiedliwy, który no, walczy o tą sprawiedliwość i nie spodobało mu się to, co ten PiS zaczął robić w sprawie tej pedofilii w Platformie Obywatelskiej? No, obie opcje są na stole. No, nie mamy, że tak powiem, rentgena prześwietlającego serce Tomasza Terlikowskiego. Taki rentgen to miał Jezus i ma dzisiaj też, wie, co się dzieje w sercu każdego z nas, kiedy był na ziemi, to też potrafił właśnie te zakamarki serca wykazywać i mówić ludziom, co tak naprawdę myślą, co było dla nich dowodem też jego boskości. No, ale to możecie sobie tam znaleźć w Biblii więcej na ten temat. Dzisiaj Jezus też zna twoje i moje myśli, prawdziwe motywacje, dlatego próba jakiegoś oszukania Jezusa, no, jest głupstwem. No, ale mówimy teraz o poziomie ludzkim i w co gra Tomasz Terlikowski. Czy to jest, tak jak mówisz, taki jedyny sprawiedliwy tam po tamtej stronie, czy tam może jeszcze kilku, czy też jest to jakaś ustawka, nie? Ja do końca nie mam zdania w tej sprawie. Tam napisałem nawet tam pod tym, kiedy on no, powiedział, jaki tu go los spotkał, że go wyrzucili. Ja przypominam, że mnie z Niezależnej, to jest ta część Gazety Polskiej, też wyrzucili i wiesz za co? Za wywiad z Marianem Kowalskim. A teraz on tam u nich pracuje. No, ale to są jaja. Ale to, mówię, w Telewizji Republika tam ma jakieś programy Marian, nie? I bardzo dobrze, niech tam mówi, co chce. Nie mam z tym żadnego problemu, tylko no, pokazuje, że tam różne preteksty się wykorzystuje, żeby tam człowieka wyrzucić. Także tam napisałem u pana Terlikowskiego, żeby no, tam szedł za prawdą, szukał prawdy, głosił prawdę, no i wtedy będę mógł powiedzieć, że go szanuję i tak dalej. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, on podziękował tam księżom, ale i pastorom. Nie wiem, czy mi też, ale przyjmuję, jeśli chodzi o tę całą sprawę. Oczywiście postawa ministra Czarnka jest naganna. W normalnym państwie on już by był zmuszony do dymisji przez szefa partii, czy tam premiera, ale miałby na tyle honoru, żeby się podać do dymisji. Ale po co dlaczego się wypowiada właśnie, w tej sprawie? Właśnie jeszcze o to chodzi. Dlaczego? Minister edukacji? Bo przecież wiemy dobrze, jaki system władzy jest w Polsce. Mamy coś w rodzaju jakiejś postkomunistycznej republiki bananowej zaprojektowaną, to państwo zaprojektowane przez katolickich biskupów i tych się patrzy komunistyczny, no i w takim bagienku mniej więcej tym ustawowym, sądowym i tak dalej. Ciągle to się reformuje, zreformować nie może, to wiemy doskonale. Stąd kiedy minister, czyli władza wykonawcza. Wiemy, że on ma bardzo dobre konszachty z biskupami. Wiemy, że ma dobre kontakty z ministrem właśnie od sądów, nie? Sprawiedliwości, od prokuratury, to też prokurator generalny, nie? I mamy dziennikarza, czy tam publicystę, na pewno dużo niższej rangi, rozumiecie, nie? Dużo niższej rangi, że tak powiem, skala społeczna, nie? I ten coś napisał. Mniej lub bardziej szczęśliwego. Bo rzeczywiście tu Terlikowski no może troszkę tam z tym gwałtem przesadził, nie? No mógł powiedzieć, że to jest tam jakoś nieetyczne, no ale tak sobie pewnie wyobraził tę koncepcję, nie? Tak chciał jakoś może zabłysnąć. No wiecie, Twitter to jest takie medium, że to dość szybko tam się piszesz, albo możesz skasować, już nie możesz poprawić, nie? No poszło w eter i tak dalej, nie? Czyli coś jak w takiej gorącej dyskusji wypowiedział się w, myślę, że trochę przesadzony sposób, tu się tam z krytykami Tomasza Terlikowskiego zgadzam, że aż tak daleko bym w tym nie szedł, chociaż no, minister Czarnek dużo różnych podłości tam robi i wielu ludzi tam to krytykuje, atakuje teraz edukację domową i tak dalej, ale tutaj to myślę, że ten zarzut był troszeczkę za daleko posunięty z tym gwałceniem dziecka. Wystarczyło, żeby Tomek Terlikowski powiedział, że no, wykorzystujecie tę sprawę do swoich brudnych gierek politycznych, do jakiegoś tam kompromitowania opozycji i tyle. No ale napisał, co napisał. Myślę, że tu musimy wziąć pod uwagę właśnie i pewien zakres wolności, i to, że ludzie władzy muszą mieć troszkę grubszą skórę, czyli że publicystom, dziennikarzom, obywatelom ogólnie musi być wolno krytykować władzę, nawet poza taki poziom przyzwoitości, nie? Że wiecie, że to jest no, jak gdyby fundament wolności, społeczeństwa wolnościowego, nie? Że można krytykować władzę. I w tym
tym momencie minister Czarnek, zamiast powiedzieć, no bardzo smutno mi, że pan tak o mnie pisze, to absolutnie jest przesadzone. I myślę, że Terlikowski być może by tutaj jakoś, że tak powiem, no ze swojej strony powiedział, no dobra, to wycofuję i tak dalej. On zaczyna grozić sądem. On uprawia taką troszkę neobolszewicką rozmowę, nie? Że towarzyszu, jak tu nie będzie, że tak auto da fe, jak tu nie będziecie pokutować za swoje błędy i wypaczenia, to do sądu jutro już tu pójdziesz, nie? Widać, że się czuje bardzo pewnie. Tak samo jak podobno styl polityki to uprawia ta pani sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pani Pawłowicz. Ona też te jej wpisy to mniej więcej takie są. To są w tym duchu. Podobne. Ja tylko przypominam, że pycha, towarzysze, poprzedza upadek. I rzeczywiście władza przede wszystkim dekiel w obszarze pychy odbija ludziom, nie? Ryje beret w obszarze pychy. No bo pieniądze można mieć nie mając władzy, baby różne i chłopy, kto tam co woli, można mieć nie mając władzy, a pycha karmi ego. Jestem wielki. Jestem Czarnek Pawłowicz Kaczyński, czy tam może wpisz Tusk, czy jakiś Nitras, czy jeszcze kto, kogo chcesz, nie? Każdemu. Ja gdybym byłbym u władzy, czy ty jakbyś był u władzy, mielibyśmy dokładnie ten sam ogromny problem z pokusą pychy. I Czarnek w czarną dziurę wpadł. Jeśli chodzi o pychę, odbiło mu kompletnie wyskakiwanie z tym sądem i to jeszcze tak, jak tam do dzisiaj do 12 jeszcze ci parę godzin zostało, tam poprawił drugim tweetem, nie? To już ja cię załatwię i tak dalej. To po prostu on nie rozumie wolności. Ja to zawsze powiedziałem, że ta elita katokomunistyczna, to jest profesor Kulu, nie? To jest właśnie tego typu człowiek, oni nie rozumieją wolności. Kompletnie. Oni się gubią w demokratycznym, wolnościowym ustroju. Nie? Mówię, oni by chcieli takiego, najlepiej to by była taka wersja komunizmu z katolickim obliczem. I wtedy byłoby wszystko, wszyscy się modlą, rączki równo i tak dalej. Ksiądz, biskup błogosławi, a potem idziemy na wódę i baby, nie? To mniej więcej jest ten model moralny, który dla mnie jest obrzydliwością. Obrzydliwością. Bo ci wszyscy ludzie i w pierwszej aferze, i w drugiej aferze moralnością nie świecą. Gejów tam masz, że tak powiem, całe tabuny. I o tym piszą różne media w tych strukturach władzy, nie? W strukturach kościoła, wśród biskupów. To uczciwego by szukał i nie wiem, czy by znalazł, nie? Tu mieliśmy rozmowę z księdzem profesorem Kobylińskim właśnie o tym, że te wszystkie apele o reformę, o uzdrowienie moralności w kościele i w państwie w ogóle do biskupów nie trafiają. W ogóle to jest poza tym. Ksiądz profesor Obirek to pisze, że kardynał Dziwisz no, sypia ze swoim chłopcem, tym tam, jak on się nazywa, tym takim, co go księdzem zrobili, razem ze mieszkają. No i on wprost mówi, no takie rzeczy na oczach całego narodu się dzieją. I oni będą nam mówić o moralności. To nic dziwnego, że naród masowo mówi adios, amigos. No, rok zaczął się ciekawie. Tamten się, no, w rzeczywistości to tak było na styku tamtego roku, bo to jeszcze się chyba wszystko działo poprzednio. Bo to trzeba ksiądz były, ksiądz. Myślisz, profesor, że ten rok rzeczywiście będzie zwiastował zmiany i w polskim rządzie? Zaczęli z przytupem. W kościele katolickim. Zaczęli z przytupem. Myślę, że teraz będą takie wyścigi, który jest bardziej konserwatywny, czy taki, no, jakiś świętojański i tak dalej. Bo oni w swej durnocie, no właśnie mówię, pycha poprzedza upadek. Oni w ogóle nie rozumieją, że pociąg już dawno odjechał, że społeczeństwo już jest w innym miejscu, już jest całkowicie gdzie indziej. Także oni mówią do jakiegoś nieistniejącego już praktycznie elektoratu. Być może wracając do pierwszej afery, kiedy Pereira, tańcząc na rurze, czy tam przed zwierciadłem, nie? Nie, on rury tam jeszcze nie miał, ale tak mi się jakoś skojarzyło. Tańcząc przed zwierciadłem, już wyczuwa trendy. To nie jest takie głupie może. O, myślałem, że to rura, nie, to tylko na lustrze jest taka. Bo to szafa chyba jest. Aha, on przed szafą tak czacze i tak dalej, nie? W każdym razie może on wyczuwa trendy.
że już taką czarnkową, świętojańską polityką, to jest droga na zatracenie. I on mówi, myśmy to wszystko zaplanowali. Teraz będzie zmiana reguł gry. Teraz my jesteśmy już nie biało-czerwoni. No ale przecież nikim może tak być, ja nie wiem. Myślisz, że ktoś im uwierzy, no żeby to trwało 10 lat, to może by ktoś im uwierzył, ale tam w 7 czy 8 miesięcy to chyba wątpię, żeby ktoś uwierzył, że nagle tu PiS będzie jakimś orędownikiem LGBT. No słuchaj, mamy dopiero drugi dzień roku. A oni już mówią, że wszystko z najmniejszym elementem stroju zostało dokładnie zaplanowane i 8 milionów ludzi to widziało. Myślą, a ty mówisz, że oni nie dadzą radę? To inaczej jest, wiesz, oni to myślą tak, jak są teraz takie memy z tych postanowień noworocznych, że nowy rok, nowa ja, no to i nowy rok, nowy PiS może będzie. Noż to tak właśnie. Jest, no i może ktoś to kupi. Przeszłości nie ma. Naprzód, drodzy rok, panowie. Nowy Pereira. Przeszłości. Śledź, on nasza zmiata! U nas w telewizji Idź Pod Prąd, widzicie, nowy rok, stary Idź Pod Prąd. Także my tam zdania nie zmieniamy w większości tego, co wypowiadamy. Jak chcecie nas wesprzeć, to zachęcamy idźpodprąd.pl/wsparcie. Skończył się poprzedni rok, skończył się poprzedni miesiąc. Udało się rzutem na taśmę 1005 gitar. Dzisiaj mówiliście w programie, także żeby nie było tak znowu finiszu do samego końca, zapraszamy was już dzisiaj do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Będziemy się już z państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Widzimy się jutro o godzinie 13:00. Do zobaczenia. A wcześniej już od 6:00 rano pomyśl dziś. Takie króciutkie, no, dwuminutowe. Jak ci Twitter nie zablokuje, to nie masz taki... No, w nowy rok próbował, ale no zobaczymy, co zawsze można znaleźć też na YouTubie. Także jeszcze raz żegnamy się. Do zobaczenia.